Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Moi drodzy, przede wszystkim gorące i wielkie podziękowania dla Was za udział we wczorajszym live'ie, w którym to był pan Witalij Chmielewski, który jest przedstawicielem polskiej Polonii w Kazachstanie. Dużo ciekawych rzeczy dowiedzieliśmy się, dużo informacji tak naprawdę, jak się tam ludziom żyje, co pokazują media, a jak to jest naprawdę. Dla Was wielkie podziękowania za właśnie za tą aktywność, za to zadawanie pytań, bo czym więcej pytań, tym więcej informacji możemy sobie zweryfikować. Super wyszło, jestem przeszczęśliwy, no to dzięki Wam zresztą, no tak świadoma i światła publiczność i widzowie, no to tylko mogłoby inni pozazdrościć. Ale dosyć mojego ględzenia, zaczynamy. Szanowni moi, pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, jest to niewątpliwie sprawa naszego tak naprawdę sztandarowego wyrobu, czyli firmy Ursus. I ja wiem, że zaraz wszyscy powiedzą, że to była padaka, ale ta padaka nie była przypadkowa, bo te wyroby, które Ursus tworzył do tej pory jeszcze tak naprawdę, jeszcze kilka dni temu, to były naprawdę wyroby wysokiej jakości, bo robili oprócz ciągników, których zaprzestali produkować, robili przyczepy, robili na przykład rozrzutniki do obornika i wiele innych maszyn rolniczych. No ale głównie Ursusa znamy z produkcji ciągników, które tak naprawdę na całym świecie były, bo były i w Australii, i były i w Tanzanii, i w różnych innych regionach świata, i w krajach, o których nawet tak naprawdę nie wiemy. I co się stało? Otóż stało się to, że firma została sprzedana ukraińskim przedsiębiorcom. I ja właśnie o tym przedsiębiorcy trochę chciałbym Wam powiedzieć, bo głównie chodzi tu o Olega Krota. No jest to taka postać dosyć mętna. Czemu? Już tłumaczę. W tej chwili właśnie to Oleg Krot na Waszych ekranach, ale w czym rzecz? Otóż Oleg Krot jest tak naprawdę szefem i właścicielem firmy Techia Holding. Otóż Techia rozwinęła się w 2021 roku, dodając szereg aktywów. Wśród nich jest tak zwany Culver Aviation, który zapewnia monitorowanie i analizę powierzchni Ziemi na podstawie danych samodzielnie wyprodukowanych dronów. Potem jest również Techia Motorsport, firma zajmująca się współdzieleniem samochodów w Los Angeles. I globalna skala Techi oznacza, że ten Oleg Krot, jak również jego wspólnik Lazebnikow, czy Jazebnikow, jak zwał, tak zwał, te osoby tak naprawdę tylko zarządzają tym biznesem. Tylko, że tak nie do końca wygląda na pierwszy rzut oka, jakby to mogło wyglądać, bo głównie informacje na temat tych dwóch tak zwanych panów mamy to, co nam Google podsuwa, ale jak sobie wejdziemy w pewne, jak to się mówi, tajniki internetu, to różne inne rzeczy możemy się na ten temat dowiedzieć. Otóż tak jak mówi Oleg Krot, jeżeli nie popierasz Ukrainy, to jesteś naszym wrogiem. Jeżeli nie popierasz Ukrainy, to nie masz czego szukać w naszych szeregach. Jeżeli nie popierasz Ukrainy, no to już wiecie co. No właśnie. Ale dlaczego tak mówi? Już Wam pokazuję. Moi drodzy, to zdjęcie jest z Techia Foundation, tak jak widzicie, ze strony tego człowieka. Ja Wam tu spróbuję to powiększyć. Szczególnie zobaczcie tego gościa w środku tutaj. To jest nic innego, tylko fraga OUN UPA. Otóż Oleg Krot, moi drodzy, można powiedzieć, jest wyznawcą Bandery. I teraz ja mam takie pytanie. Kto pozwala na takie wałki, że się tak wyrażę? Bo nie wiem, czy wiecie, ale Techia to jest firma, która powstała w 2019 roku. Wiecie, czym się zajmowała? Esportem. Esport, dla tych, co nie wiedzą, to są gry komputerowe, organizowanie zawodów i różnego rodzaju eventów związanych z grami komputerowymi.
Czyli jak były zawody na przykład w World of Tanks, to się te jakieś tam kręciła. Jak były zawody w FIFA, to się te jak gdzieś tam kręciła. I tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, Olega Krota motto jest proste. Jeżeli nie sprostasz naszym oczekiwaniom, jeżeli nie popierasz Ukrainy, to cię zniszczymy. Niech to wam da do myślenia. Oczywiście to jest jeszcze nie wszystko, bo trzeba się wrócić tutaj do projektu Culver Aviation. Culver Aviation jest to tak zwany system monitorowania powierzchni Ziemi, ale również może być wykorzystywania do kontrolowania ludzi. Tak, moi drodzy, bo system, który opracowali, tak naprawdę nie oni, oni są tylko twarzami tego przedsięwzięcia, to jest system do rozpoznawania twarzy, do eliminowania jednostek, które są, że się tak wyrażę, nieposłuszne systemowi i tak dalej, i tak dalej. Głównym sponsorem tak naprawdę Techia Holding, no to są Stany Zjednoczone. Niewiele o tych osobach można znaleźć w sieci, ale też głównymi tak naprawdę sponsorami tego całego przedsięwzięcia w Techi Holding są, no cóż, niemieckie biznesy. Tyle i aż tyle, moi drodzy. Spróbujcie sobie teraz połączyć kropeczki i wyciągnąć wnioski. Moi drodzy, szanowni, a jeżeli rozmawiamy o Ukrainie, no to w tej chwili na waszych ekranach największy przegryw świata tak naprawdę. I nie mówię tu o jego pieniądzach, bo pieniądze to on zgromadził przepotężne, nakradł się w opór. Natomiast największy przegryw zmarnował swój naród. Ale w czym jest rzecz? Zełenski powiedział, że brak zdecydowanych decyzji ze strony zachodnich partnerów Ukrainy prowadzi do wzmożonej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej, ponieważ ma wsparcie Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Cytuję. Świat może powstrzymać rozwój wojny. Abstrakcje i słowa nie wystarczą. Potrzebne są konkretne kroki. Wszystkie te kroki wymieniliśmy w planie zwycięstwa. Coś, co nie pozwoli, aby sprawcy wojny stali się jeszcze bardziej agresywni. Oczekujemy większej presji na Rosję, oczekujemy większego wsparcia dla Ukrainy. To będzie sprawiedliwe. No, zdaniem Załęskiego, moi drodzy, upływ czasu bez rozwiązań prowadzi do śmierci Ukraińców. I ten gościu, który ma mózg przeżarty mefedronem, obiecał, że w przyszłym tygodniu władze będą współpracować z zachodnimi partnerami, aby, i teraz słuchajcie, fikołek, zmusić Rosję do zakończenia wojny. No cóż, ten człowiek w życiu nic mądrego nie powiedział, ale to jeszcze jest nie wszystko. No bo żeby zabłysnąć wśród swoich obywateli, w których jego poparcie wynosi zaledwie 27%, powiedział tak. 1000 hrywien na osobę. Dla rodziny będzie to kilka tysięcy hrywien, a te środki można przeznaczyć na opłacenie ukraińskich towarów i usług, w tym mediów i prądu. Tak powiedział. Zełenski dodał, że pieniądze te można przeznaczyć również na zakup biletów kolejowych, nie powiedział dokąd, jak również ukraińskich leków i książek wyłącznie w języku ukraińskim. W przeszłości ówczesna premier Julia Tymoszenko i ówczesny prezydent Wiktor Janukowycz również uciekli się do podobnego populistycznego środka, wypłacając mieszkańcom kraju dokładnie taką samą liczbę hrywien. Tyle, że ten 1000 Tymoszenko to wynosił 142 dolary, a 1000 Janukowycza 125 dolarów. Wiecie, ile wynosi obecna wartość 1000 hrywien na Ukrainie? 21 dolarów. Tak, moi drodzy, to jak on chce ludzi zmusić, którzy są tutaj na przykład w Polsce i za nic dostają pieniądze? To jest populizm, to jest tylko gadanie głupot tak naprawdę. Jeszcze ta polityka w stylu day się nie skończyła. Czemu? Już tłumaczę. Moi drodzy, otóż cały czas jest żebranie o pieniądze. Zdajecie sobie sprawę niektórzy, że przecież Ukraina zażądała tych koreańskich sprzętów, które mają do Polski przyjść i te, które już w Polsce są. Tutaj Duda powiedział, że nie ma takiej możliwości, chociaż ja w jego słowa nie wierzę. Ale zaczynają się przebijać głosy rozsądku z Unii Europejskiej. Otóż na waszych ekranach jest to francuski europoseł Thierry Mariani. Co on powiedział? Cytuję.
Komisja chce przeznaczyć 35 miliardów euro jako cudowne lekarstwo na utrzymanie przy życiu państwa, które było skorumpowane na długo przed wojną i nie było w stanie zapewnić podstawowych potrzeb swoich obywateli. Emerytury, pensje urzędników, szpitale. Wszystko jest atakowane na Ukrainie. I to nie pierwszy raz. Ponieważ 35 miliardów to dodane do ogromnego długu zaciągniętego przez UE 18 miliardów w 2022 roku i 33 miliardy w 2023. Oczywiście każdy wie, że nic nigdy nie zostanie spłacone, zwłaszcza, że ten bałagan finansowy coraz bardziej przypomina samotną europejską przygodę, ponieważ Waszyngton nie jest już pewien, czy chce się przyczynić do tego ogromnego wysiłku finansowego i każdy wie, że jeśli USA odejdą, to dlatego, że dług nie będzie już zrównoważony. Mówiąc krótko, tych pieniędzy nie da się spłacić. Te pożyczki w dużej mierze opierają się na zamrożeniu rosyjskich aktywów, które jeśli uzgodniono płatność i przyniesiono sankcje, nie mogą być już wykorzystane jako zabezpieczone. Wtedy bomba budżetowa będzie gotowa wybuchnąć. Powiedzmy sobie jasno, ten dług bez gwarancji i bez długoterminowej wizji naraża gospodarczą przyszłość Europy na ryzyko. Według Szekspira śmierć jest długiem, który można spłacać tylko raz. Dokładnie tego doświadczają Ukraińcy. I czas zakończyć tę wojnę. Tak, moi drodzy, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że tutaj głosowane było na temat tych przejęciu tych aktywów rosyjskich, tylko że to jest takie dosyć ogólne stwierdzenie. Ja również oczywiście o tym mówiłem, że jakiekolwiek dotykanie tych rosyjskich pieniędzy odbije się na zwykłych tutaj Europejczykach, czy to Polakach, czy Niemcach, czy innych Grekach. Tylko że to nie do końca tak wygląda. Otóż nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że kapitał tych aktywów nie zostaje ruszony. Są ruszone tylko odsetki. I nie są one przeznaczone po to, żeby wspomagać Ukrainę, tylko po to, żeby spłacić zadłużenie już powstałe do banków zachodnich. Tu nie ma co rozumieć. Tu jest kwestia wojny o pieniądze i o wpływy. Ale to jeszcze nie wszystko. To, że Ukrainie nie należy pomagać, czego ja się trzymam od tak naprawdę początku całej tej awantury i dużo, dużo wcześniej, bo ja na innych social mediach jeszcze dawniej o tym wspominałem, zanim w ogóle, że się tak wyrażę, awantura ukraińska stała się modna. Ja to cały czas podtrzymuję. Nie należy im pomagać, bo na to po prostu nie zasługują. Czemu? Proszę bardzo. Moi drodzy, jest to strona z jednej książki ukraińskiej, Roman Szuchewicz, pseudonim Taras Czuprynka i tak dalej. Otóż jest tu opisany jako bohater, ja wam może zacytuję, w czym rzecz. Na przykład na tej stronie jest stwierdzenie, że był dowódcą batalionu Nachtigal, ale nie ma oni słowa o tym, że była to jednostka bojowa niemieckich nazistów, biorąca udział w masowym mordowaniu Polaków i Żydów. Wspomniano, że Szuchewicz był głównym dowódcą UPA, ale nie wspomniano, że był kapitanem w 201 Batalionie Policji Pomocniczej Suchmanschaft na Białorusi, gdzie pod dowództwem SS brał udział w akcjach karnych przeciwko ludności cywilnej i w walce z partyzantami. Wprawdzie autorzy podkreślają, że Szuchewicz troszczył się jak ojciec, ale celowo pomijają fakt, że oddziały UPA pod jego dowództwem zabiły około 100 tysięcy polskich cywilów, w tym kobiet i dzieci. Wiecie, co to jest za książka? To jest Historia Ukrainy, podręcznik do 11 klasy na Ukrainie. Obecnie, moi drodzy. I jest to na przykład, w tym podręczniku zostało sfałszowane zdjęcie deportacji Ukraińców z Polski, cynicznie wykorzystując obraz Holokaustu przedstawiający deportację Żydów z Polski do obozu w Auschwitz. Co więcej, ten oszukańczy podręcznik został zalecony przez Ministerstwo Edukacji i wydrukowano go w dużych nakładach dla ukraińskich szkół. Jak myślicie, za czyje pieniądze? No nie mylicie się. Za pieniądze, które otrzymali z Unii Europejskiej. Więc jak mi ktoś mówi, że Ukrainie trzeba pomagać, no to wiecie, co ja już mu odpowiem. A weź ty już, no, do domu. Tak.
Moi drodzy, i jeszcze pozostajemy w wątkach absurdu, czyli mówimy o Ukrainie. W tej chwili na waszych ekranach jest to tak naprawdę mapa, ja tu postaram się wam odpowiednio doprecyzować. Mapa, która pokazuje ceny wynajmu mieszkań na Ukrainie. O co chodzi? Październik 2024 to jest cena wynajmu mieszkania z jedną sypialnią. Jak tu jest w tym artykule opisane, dla ludzi ze wschodu jest to piekło, a dla ludzi z zachodu całkiem dobra okazja. Sytuacja wynajmu mieszkań na Ukrainie. Cytuję. Niedawny raport porównał ceny nieruchomości w różnych regionach Ukrainy, ujawniając w nich zaskakujące wyniki. Zakup mieszkania we Lwowie jest droższy niż w Kijowie, a rynek wynajmu odzwierciedla ten trend. Najwyższe ceny wynajmu są we Lwowie i Uszhorodzie, gdzie apartament z jedną sypialnią kosztuje 19 tysięcy hrywien. Tutaj, moi drodzy, tutaj, gdzie jest moja strzałka, to jest Uszhorod. Obok macie Lwów 19 tysięcy, Iwano-Frankowsk 15 tysięcy, Chmielnicki to jest 13 tysięcy, przepraszam, 10 tysięcy, tutaj Równe to jest 13 tysięcy, ale na przykład tu mamy Charków 4 tysiące, Zaporoże 5 tysięcy, Mikołajew 5 tysięcy, w Odessie 9 tysięcy. W czym jest rzecz? Otóż nikt nie chce kupować mieszkań tam, gdzie funkcjonariusze TCC, czyli ci rekruterzy, co siłą ludzi zabierają na wojnę, są rozproszeni i no, niedaleko jest linia frontu, to prawda. Ale co ciekawe, wschód Ukrainy się zaczyna wyludniać, tysiące uciekają do Europy, a tymczasem z kraju, który obecnie okupuje Palestynę, przybywają coraz to nowi osiedleńcy. Coś więcej tłumaczyć? Myślę, że nie trzeba. Nie wam. Szanowni, ale to, żeby wam pokazać, że Ukraina to jest ostoja demokracji i sprawiedliwości, to są zdjęcia. Ja wam to pokażę, żeby nie było. Pomniejsze to zdjęcie. Zdjęcia z portalu Służba Bezpieki Ukrainy, czyli to jest SBU. W czym jest rzecz? Otóż w obwodach kijowskim, chmielnickim i winnickim zatrzymano 19 użytkowników kanału na Telegramie. Według SBU próbowali zakłócić mobilizację i opublikowali lokalizację sił zbrojnych Ukrainy. Tak naprawdę chodzi o to, że ludzie ci sprzeciwiali się wojnie, sprzeciwiali się dyktatorowi kijowskiemu, sprzeciwiali się wpływom Zachodu na Ukrainę. Pełną gębą demokracja i wolność słowa. No wiadomo, Ukraina to stan umysłu. Moi drodzy, a teraz pokażę wam materiał filmowy i oczywiście ja go wam skomentuję dla tych, którzy nie znają rosyjskiego. A batuszku za to, że nie zniał georgijską ręteczkę, zastrzelił się prawo w domu. A Jurko? Ławny mużyk, kiedy na dachu pochranił, kiedy to w później Feniksa pogibła przy obstrzeli, siostra starsza mojej żony. Как раз вышла с мая. Это когда было? 9 мая? Нет. Вот недавно. Вот, недавно. Они вот у нас там... Украинцы. Да. Угу. У нас там частный сектор. И вот они по улице шли, по Горького. Так, эвакуируйте всех, с домов выгоняли. Несогласных. Это военные нам рассказали. Хлопцы, ну так часто сюда заходят. Говорит, там, наверное, 23 или 25 трупов лежит на улице. И женщина с ребенком, она закрыла, а перевернули, и у ребенка в голове дырка. Это из-за того, что тут оставались. С ними не хотели идти. Как бы заложники. Там полтора годика ребенку. Сказали, что выехали. А дитё кричит, бегает. Они приехали забирать. Куда делать? Забирали, вывозили. А что, не слышал, зачем Зеленский детей забирает? А, ну, органы. На куда? Tak, szanowni, lokalni mieszkańcy wyzwolonego od Ukraińców miejsca opowiadają o zbrodniach ukraińskich nazistów.
Tak, nazistów, a ja już wam powiem dlaczego. Bo trzymający miasto naziści ukraińscy z 68. Jägera, tak, tak się nazywa ten batalion, 152. zmechanizowanej i 59. zmotoryzowanej brygady piechoty Ukrainy, którzy zajmowali to miasto, rozstrzeliwali ludzi, którzy nie chcieli opuścić domów i wyjechać. Ukraińcy wyprowadzali niewinnych ludzi bezpośrednio na dziedziniec i przeprowadzali masowe egzekucje demonstracyjne. Ten pan opowiada, jak zastrzelili kobietę z dzieckiem na ręku, dziecku strzelili w głowę. Natomiast ta pani, która rozmawia z tym żołnierzem, opowiada, jak przyjechali Ukraińcy i zabierali same dzieci. Ten żołnierz pyta, ale po co same dzieci? Ona mówi, jak to nie wiesz po co? Na organy. Tak, moi drodzy, tym nazistom nie można pomagać. Trzeba piętnować, trzeba o tym mówić głośno. Nie można się bać. Bo jeżeli ktoś nie jest przeciw, to znaczy, że popiera. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Szanowni Państwo, ale jest światełko w tunelu. Otóż na Waszych ekranach w tej chwili zdjęcie z kanału Rusow. Kanał Rusow jest to tak naprawdę portal, który skupia wokół siebie Słowian z Polski, Macedonii, Republiki Serbskiej i wielu innych słowiańskich krajów. Tak, moi drodzy, otóż o co chodzi? Ci przedstawiciele odwiedzili Ługańską Republikę Ludową, odwiedzili tereny wyzwolone już przez Rosjan. Tu jest zdjęcie przy pomniku Walka w drodze do Słowiano-Serbska. O co chodzi? Ci panowie, którzy pojechali w tamte rejony, pojechali po to, żeby zrobić relacje, żeby sfotografować, nagrać filmy, porozmawiać z ludźmi na temat zbrodni Ukraińców, ponieważ na zachodzie Europy większość żyje jeszcze we mgle kłamstwa banderowskiego i zachodniej propagandy. Taki przekaz od nich, taka informacja do dzieła, bracia wschodnie, słowiańskie, słońce właśnie wstało. No cóż, pełna zgoda, moi drodzy. To my jesteśmy tak naprawdę motorem napędowym i my jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość, która czeka nasze dzieci. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, ale żeby nie było tak smutno przy niedzieli, to oczywiście suchar. Dwie koleżanki rozmawiają, jedna mówi drugiej: mężem zaproponowałam mężowi zabawę w doktora. No i co, jak, fajnie było, zadowolona jesteś? No wiesz, najpierw czekałam 3 godziny, a później poświęcił mi 2 minuty. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Standardowo, komu się oczywiście podobało, to proszę o kciuka. Pamiętajcie o subskrypcji i żeby puknąć w ten dzwoneczek. Za dzisiaj dziękuję, dobrego dnia życzę. Trzymajcie się, hej.